witajcie. Witam cię krótko. W kolejnym, w piątym odcinku z serii Wielkie Polskie Dworce Kolejowe. Dzisiaj jesteśmy na dworcu kolejowym Warszawa Zachodnia. Wreszcie Warszawa Zachodnia. Chciałem to nagrać od początku kanału, można powiedzieć. No i nagrywamy. Tutaj mamy taki budynek. Został dobudowany w 2015 roku, czy coś takiego. Zupełnie kiedyś Warszawa Zachodnia inaczej wyglądała. Tutaj mamy budynek West Station. No my idziemy do środka. Tutaj otwierają się drzwiczki. No i jesteśmy na dworcu. Tutaj mamy windę. My sobie pójdziemy normalnymi schodami, żeby tutaj jak najlepiej to pokazać. Mamy tablicę odjazdy, przyjazdy. Właśnie. Najbliższym pociągiem jest pociąg do Warszawy, lotnisko Chopina. Mi się one bardzo podobają. Tutaj mamy McDonalda. Niestety można tylko brać na wynos. Podczas... No. Tam mamy biletomaty. Tam są toalety, ale my do nich nie będziemy szli. Jak mówię, McDonalda można tylko na wynos brać z powodów oczywistych. Pewnie każdy wie dlaczego. No i jeszcze tak tam to wygląda. Tu tam mamy bardzo ciekawą rzecz. Można tam nawet podejść. Chociaż nie, bo to jest wyłączone. To, bo tutaj był taki gdzieś ekranik z rozkładami jazdy. Ale niestety zepsuty. Oj. No i idziemy. Tutaj mamy... przejście do dworca autobusowego Warszawa Zachodnia. Tutaj idziemy na dworzec, na perony i na dworzec tunelowa. Czyli na dworzec, który kiedyś był dworcem, który kiedyś był halą dworca zachodniego. Tutaj mamy odjazdy i przyjazdy. Mamy tutaj różne takie sklepiki, można kupić bilety, jakieś bułeczki, jakieś jedzenie na drogę. Różne rzeczy. Tutaj mamy peron SKM, jednak my idziemy na peron normalnych pociągów. Dobra, tutaj mamy biletomaty. Tu kupić bilety. Tickets. Proszę bardzo. Bardzo dużo Odido tutaj jest, zauważyłem. O, czekaj. Tutaj mamy takie tablice. Tutaj tak samo. No. I idziemy na perony. Tutaj mamy perony. Peronów na Warszawie Zachodniej jest 7. Plus 1/8. Dokładnie. Do Warszawa Wola. Stara. Ale my nie będziemy go nagrywać. Kiedy indziej nagramy. Mamy peron 4. Możemy sobie pójść... albo sobie pójdziemy trochę dalej. Jeszcze, no powiedzmy, że pójdziemy na peron 6, bo 6 peron będzie chyba, czy nie wiem, czy będzie 7, będzie zamknięty, ale my pójdziemy sobie, czy możemy iść na 7 nawet. Może chodźmy na 6, będzie chyba tam jeszcze do jednego pociągu. Tak. Godzina 11:21, 11:20, więc idziemy na peron 6. Mamy tutaj peron 6, pociąg do Wrocławia Głównego, Lelka Krasiński. I na Warszawie Zachodniej obecnie trwa modernizacja peronów. Niedługo perony będą pewnie zamknięte. Są już wizualizacje, jak będą kiedyś wyglądały perony. I będą takie zadaszone wszystkie. Tam mamy widok na Pałac Kultury. Możemy Was zapewnić, że jak tylko wyremontują już Dworzec Zachodni, to nagramy. Oczywiście Wam pokażemy. Teraz nagrywam po to, żeby... Dlatego, bo to będzie taki już limitowany odcinek, można powiedzieć, niedługo. Więc trzeba się śpieszyć. No i odjeżdża. Pociąg do Wrocławia.
No i tak, to tam mamy bardzo dużo peronów. No i tak to właśnie wygląda, bardzo fajny. Tam trwa obecnie modernizacja. A my idziemy na dworzec Tunelowa, jak się da. Przejście do dworca Tunelowa jest trochę inne. Trzeba iść przez perony, no ale tam wytrzymamy. Jesteśmy teraz na peronie 7, skorzystamy z okazji. Ten peron to jest już w ogóle demolka. Modernizacja dworca zachodniego jest potrzebna. Zgadzasz się? Oczywiście. Bo już perony trochę stare. Wiecie co, prawdopodobnie chyba dworzec zachodni Tunelowa jest zamknięty. To trwa remont, możemy nawet pokazać. No i raczej go nie nagramy, więc kiedyś już jak będzie można go nagrać, czy w ogóle on chyba może i jest otwarty, ale jest ciężkie dojście, więc jeżeli kiedyś będziemy nagrywać peron 8 czy coś, to pokażemy ten dworzec. Chcielibyśmy tam wam, można powiedzieć, obiecać, ale nie wiem czy dotrzymamy, ale postaramy się. Więc to by było na tyle. Zostawcie łapeczki w górę, subujcie, komentujcie, no i pa! Cześć!